Na żywo w TVN24, Anna Seremak. Dzień dobry, witam Państwa. Będą nowe obostrzenia od 15 grudnia. Ostrzejsze limity w lokalach, hotelach, obiektach sportowych i kościołach. Do 30% obłożenia w tych miejscach. Kolejni ponad limit mogą wejść, jeśli będą zaszczepieni. Wyjątek od tych limitów to Sylwester. Szkoły podstawowe i średnie od 20 grudnia do 9 stycznia przechodzą na nauczanie zdalne, a od 1 marca medycy, nauczycieli mundurowi mieliby pracować wyłącznie wtedy, gdy będą w pełni zaszczepieni. Konkretnie, jak mówił wiceminister Kraska, rząd będzie robił wszystko, by tak było. Na temat obostrzeń mogą Państwo przeczytać na stronach portalu TVN24.pl. Wystarczy zeskanować kod QR, który Państwo widzą w rogu ekranu i wówczas zostaną Państwo przekierowani właśnie do tych informacji bezpośrednio. Do limitów, o których mówił m.in. wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, nie będą się wliczały osoby, które są w pełni zaszczepione, ale rząd nie planuje jakiegoś szerokiego wykorzystywania tzw. paszportów covidowych, jak przyznawał dzisiaj w rozmowie Piaseckiego wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, z obawy o niepokoje społeczne. 24 w dniu, w którym usłyszeliśmy, że mamy 28,5 tysiąca nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Powiemy też Państwu o srogiej karze za złamanie izolacji.